niedzielę 9 sierpnia poseł ze Świętokrzyskiego Mariusz Gosek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Tomasz Jamka, członek zarządu województwa łódzkiego Zbigniew Zięba, czy też zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marek Sarwa towarzyszyli w spływie kajakowym marszałkowi seniorowi Antoniemu Macierewiczowi. Panowie wraz z grupą członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości przyjechali do Praczki w gminie Kluczewsko w powiecie włoszczowskim, tworząc ponad 40-osobową grupę kajakarzy. 72-letniemu Antoniemu Macierewiczowi w zeszłym roku tak bardzo spodobał się spływ kajakowy w powiecie włoszczowskim, że i w tym roku postanowił to powtórzyć. Również tym razem był bardzo zadowolony. Wszyscy uczestnicy spływu doskonale się bawili. Minister Macierewicz wiosłował bardzo energicznie. Trasa, jaką były minister obrony narodowej pokonał wraz z całą grupą uczestników spływu, liczyła 16 km i realizowana była na odcinku Maluszyn-Bobrowniki. Pogoda w tym czasie była bardzo dobra, co sprzyjało aktywnemu wypoczynkowi. Po zakończeniu spływu rzeką Pilicą cała ponad 40-osobowa grupa, aby nabrać sił, brała udział w pikniku przy ognisku zorganizowanym w gospodarstwie agroturystycznym Zacisze Danuty i Lucjana Moroniów w Praczce. Cieszymy się, że mogliśmy gościć u siebie tak wspaniałych ludzi. Goście byli zachwyceni zarówno spływem kajakowym, jak i piknikiem, które zorganizowaliśmy dla nich, powiedział Damian Moroń z gospodarstwa Zacisze. Między innymi pan Antoni Macierewicz czy Mariusz Gosek bardzo chwalili sobie pobyt w naszym gospodarstwie. Dla nas, organizatorów, to ogromna satysfakcja. Gospodarstwo agroturystyczne Zacisze Danuta i Lucjan Moroń, Praczka w gminie Kluczewsko, zapraszają m.in. na spływy kajakowe rzeką Pilicą.